Hello, Vlogmas, właśnie tankowałam, bo wracam z badań od ginekologa. Więc pamiętajcie, żeby się badać. Nic mi nie jest, na szczęście, jak zawsze, też nic się nie działo. Po prostu ja regularnie się badam i bardzo o to dbam, bo tak nauczyła mnie moja mama. Więc jeśli wasze mamy was tego nie nauczyły, to ja was uczę. Proszę się badać. Nie odzywałam się do was, bo na szczęście w tym roku nauczyłam się odpoczywać. W ogóle te spirale są takie mocne, ale nie chcę ich rozwalać, bo będę wychodzić dzisiaj i właśnie dopiero sobie poprawiłam tą fryzurę. Ale to za chwilę. Wczoraj nie czułam się najlepiej. Czułam, że coś zaczyna mnie brać, co by się zgadzało, bo ostatnio wszyscy wokół mnie są chorzy i w domu, i na studiach, i w pracy, więc to by się zgadzało. I normalnie bym była taka... Nie, ja przecież mam tyle rzeczy do zrobienia, tyle muszę robić, muszę działać. A na szczęście w tym roku, w ogóle w tym roku bardzo dużo się nauczyłam, ale nauczyłam się też, że warto odpoczywać w takich chwilach i byłam tylko u tego lekarza, no bo jakby musiałam, już byłam długo umówiona i chciałam iść, ale tak to leżałam cały dzień w łóżku i odpoczywałam. Wojtek przyjechał do mnie wczoraj z kwiatami i z Gripexem i... Jestem po prostu bardzo wdzięczna za niego i za te jego drobne gesty. No i oczywiście mój ambitny mózg mówił, no dawaj, idź na siłownię, ale ja wiedziałam, że to po prostu będzie gwóźdź do trumny. Wojtek jeszcze mi wysłał TikToka, w którym jakiś trener opowiadał, że ćwiczenie w trakcie choroby nie ma żadnego sensu, bo nasz organizm jest na tyle zajęty walczeniem z tymi drobnoustrojami, bakteriami i tak dalej, że on nie ma czasu, tak prostym językiem mówiąc, on nie ma czasu na jakieś rozbudowę mięśni, czy spalanie tłuszczy, bo po prostu jest zajęty tą walką. Więc to już mnie totalnie przekonało i wczoraj sobie odpoczywałam, dzisiaj jest już lepiej. Cały czas, wiecie, dbam o siebie, żeby nigdzie mnie tu nie przewiało, dlatego dzisiaj jestem taka Slavic Queen, ale muszę powoli troszkę wracać, bo teraz będę miała 3 dni w pracy i mamy taki mini maraton pracy, bo w grudniu nie miałam kompletnie czasu i teraz sobie nadrabiamy tę godzinę. No ale, no jakby wiecie, jest już dobrze, więc jeśli dalej tego nie potrafię, to naprawdę jest to super umiejętność i polecam nauczyć się odpoczywać. By the way, mam na sobie teraz ten błyszczyk Znam, który miałam ostatnio w kalendarzu i jest cudowny. Serio, tak pięknie wygląda, fajnie się nosi na ustach, uważam, że jest bardzo twarzowy. Ja mam numerek 2 Peach Nude i polecam wam go. Jedyne, co mi lekko przeszkadza, to jego zapach, bo ma trochę taki ala mentolowy, ale taki dziwny. Ale tak to wszystko spoko i super jest to, ja wam to pokażę, że jak go wyciągacie, to on się tu zasysa i wychodzi po prostu jakby taka ilość produktu, którą potrzebujecie, bo na przykład uwielbiam błyszczyki z Lovely, ale tam się tyle tego nakłada, że on się dosłownie wylewa, a tutaj nie ma żadnego problemu. Więc mówiłam wam, że zrobię testa i robię testa, jest świetny. No i dlaczego się tak tutaj właśnie mam taką fresh fryzurkę, bo właśnie ją poprawiłam. Idę dzisiaj z Wojtkiem do kina na świąteczny film. Uwielbiam w grudniu chodzić na te polskie komedie romantyczne, Listy do M. Teraz nie ma Listów do M, tylko jest chyba Uwierz w Mikołaja. Ej, sorry, lampa mi się zepsuła. To nie duchy, po prostu ta lampa przechodzi kryzys. Więc jest teraz to Uwierz w Mikołaja. Nigdy nie uważam, że to są najlepsze filmy w życiu, jakie oglądałam, ale po prostu uwielbiam ten vibe przed świętami, idź sobie na taką świąteczną polską komedię romantyczną. I love it. Więc jakby idziemy to zrobić. Poszłam też na jarmark, ale właśnie no nie chcę się przeziębiać, znowu bardziej dobijać, więc sobie odpuścimy ten jarmark i tam jakby tam są takie tłumy, że naprawdę jest ciężko czerpać z tego przyjemność. No dobra, zabieram was do kina. Recenzja dotycząca filmu. Nie było Karolaka i jestem zawiedziona. A tak serio, to Karolak to jest mój wewnętrzny mem, że w każdym filmie świątecznym musi być Karolak, a go nie było. To nie był świąteczny film, nie było Karolak. Nie no, a tak serio, to uważam, że ogólnie... Nie wiem, może ja mam po prostu sentyment do Listów do M, bo uwielbiam Listy do M, ale moim zdaniem jakby nie ma podjazdu do Listów do M, ale jakby taki spoko, żeby sobie iść przed świętami i poczuć vibe'ik. No nie, po prostu uważam, że był fajny. No był fajny po prostu, no. No, był bardzo fajny. Właśnie weszłam do domu z mojego maratonu pracy. Teraz jest dzień drugi, jutro jest ostatni dzień trzeci i w sobotę już jedziemy na święta, ale właśnie, że już w sobotę jedziemy na święta, a jutro jadę do Wojtka po pracy, żeby pomóc mu spakować prezenty, to ja dzisiaj zabieram was
i będziemy pakować prezenty, coś wam o nich pogadam. No i otworzymy kalendarze. Jezu, ja już chyba z 4 dni nie otwierałam, ale ja bym je otworzyła, ale ja chcę dla was je nagrywać. A wiecie, 22, ja tutaj cały skincare, cała piżama, wszyscy w domu śpią, a ja tutaj wam będę robić haul z choinki. No jakby nine, więc sobie dzisiaj otworzymy na spokojnie, ale na początek sobie odpocznę. Jestem strasznie blada w tym świetle. Jeszcze mam te czerwone usta dla kontrastu, ale to niech będzie. Hi vlogmas! Za sekundę wychodzę do pracy, ale wczoraj zaczęłam pakować te prezenty i w końcu nie skończyłam. Powiem wam, że pakowanie prezentów to jest taka moja tradycja, którą lubię robić w miłej, fajnej atmosferze. No a wczoraj tak wyszło, że nie było miłej, fajnej atmosfery, więc przełożyłam to na dzisiaj. Trochę powiem dobrze na wariackich papierach, tak się mówi, nie wiem. I nie przepadam za tym, no ale po pracy jadę do Wojtka i potem wracam do siebie wieczorem do domu i chyba spakuję prezenty. Potem rano mam kola i rano w sobotę wyjeżdżamy na święta. A ja jeszcze nie jestem spakowana, więc chyba też to zrobię jutro rano. Więc no ja tak nie lubię, ale tak wyszło. Cześć mamo. Cześć córko. Ale tak wyszło i trudno, jadę do pracy. Zaczynamy akcję pakowania, jest tu mega gorąco, więc mam wypieki. Ale poopowiadamy wam, co kupiliśmy. My madre and my... A możemy już mówić? Grandpadre, grandmadre. To będzie po tym. Tak, to będzie po Wigilii, więc na spokojnie możemy gadać. Zapraszamy was na hol zakupowy. Okej, okay. For my madre. Zestaw z Ritualsa, z pianką i różnymi innymi bzdetami, plus bon na masaż, żeby sobie odpoczęła, więc taki, w sumie teraz zauważam, że to taki relaksacyjny bardzo prezent. Ja już tam mówiłem, jak to kupiliśmy, że to taki zestaw. Ty przełóż przez to, będzie lepiej. Aha, okay. Tak, patrz. Dobra. I tak sobie to razem zapakujemy, będzie niby, że o, tylko jeden prezent, ale wiecie, na bogatą. A teraz prezent dla babci. To są dwie książki. Ogólnie z tymi książkami jest śmieszna historia, możemy wam ją opowiedzieć. Mhm. Więc babcia piasek książki, zaczęliśmy gadać o książkach i o tym, że kupiła sobie jakąś na poczcie i czytała ją w kółko i w kółko i chyba już ją przeczytała z 3 razy, dlatego że nie ma jakby innych książek. No i nas prosiła, żebyśmy zamówili jej pozostałe części. Znaczy w sensie ja mówię, babcia, weź sobie kup jakieś pozostałe części albo inne książki, bo po co czytać ciągle jedną książkę? No bo już mówiła, że 6 raz im czyta. No i ja mówię, no ale na poczcie nie ma drugich części. Za każdym razem jak mówiła, to mega ją przeżywała. No i mówiła, że na poczcie, bo przecież poczta jest jedynym, wiecie, rozwiązaniem, nie ma tych książek, więc zamówiliśmy je po prostu przez ta, więc to jest taki, wiecie, niby książki, ale za tym jest głębsza historia. Będziemy teraz pakować. Zdążyliśmy się pokłócić, kurwa, 4 razy. Prawda. Nie pokazuj. Transformacja już do mojego domu i dzisiaj pakujemy prezenty. O, sorry. Prezenty dla Wojtka, które miałam pakować wczoraj, ale nie wyszło, więc pakujemy dzisiaj. W ogóle jest po 23. Ja muszę jutro rano wstać. Mam kola, później muszę się spakować i od razu jedziemy do Poznania, do rodziny. Więc not my vibe, not my vibe. Ja lubię mieć wszystko wcześniej, ale dobrze. Porozmawiamy o prezentach. Kupiłam Wojtkowi taką koszuleczkę na siłownię, bo wiem, że bardzo chciał. I do tego tapsy, w sensie... magnes chyba, czy coś takiego. Jakieś suplementy po prostu na siłkę. I wymyśliłam, żeby to nie było takie oczywiste, że ja to obkręcę wokół tego i zapakuję to jako taki stożek. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie z papieru. A drugie, kupiłam mu zegarek, który bardzo, bardzo chciał. W ogóle z tym zegarkiem było takie zamieszanie, że ja na początku zamówiłam zły, bo myślałam, że to dobry. Potem przez przypadek dowiedziałam się, że to jednak nie ten. Odsyłałam, zamawiałam nowy, ale w końcu mam ten, który chciał. Jego też zapakuję w papier, żeby od razu nie wiedział. I w takie ładne pudełko. I dorzucę czekoladę i taki gifcik ode mnie. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Tak się prezentuje pierwszy prezent. Powiem wam, że wyszedł lepiej niż się spodziewałam i najlepsze jest to,
że po kształcie nie idzie się domyśleć, co to jest. I mega mnie to cieszy, dlatego że Wojtek jest mega ciekawską osobą i ja wiem, że on będzie analizował wielkość, kształt i tak dalej. Nie wiem, co będzie myślał, ale na pewno nie to, co dostanie i bardzo mnie to cieszy. Powiem wam, że naprawdę jestem zadowolona, jak to wyszło. Patrzę na ten kalendarz, zastanawiam się, czy go otwierać, czy nie, bo powiem wam, że jestem padnięta po całym dniu i po tej pracy, ale że muszę wstać rano, to myślę, że wstanę sobie jeszcze wcześniej rano i taki zrobimy morning kalendarz. No i mamy tyle dni, kochani, że przygotujcie sobie teraz herbatkę, bo będzie niezłe otwieranie. Pomimo, że nagrywam ten vlogmas i bardzo przeżywałam te dojście do świąt, odliczanie do świąt, to co roku jest tak, że to minęło tak szybko, ale w tym chyba podwójnie szybko. Jest 8:40 rano i ja już po tym telefonie, po ogarnięciu wszystkiego i przechodzimy do kalendarza. W sensie do ogarnięcia wszystkiego dużo powiedziane, bo dalej nie jestem spakowana. A wyjeżdżamy za jakąś godzinę, no ale otwórzmy kalendarz. Boże, w ogóle shame on me, bo ja nie wiem, ile ja już dni tego nie otwierałam. Czyli od 18 do 23, to jest ile? 5? 18. Kinderek, 19. Chocobons, 20. Jajko, 21. Chocobons, 22. Jajko i 23. Chocobons. Nie będę brała tego całego kartonu do Poznania. Prezencik sobie wezmę, ale kartonu nie, więc otwórzmy teraz trochę nielegalnie. 24. Kinder niespodzianka! Surprise, Anhen, Uber, Hasung, coś tam po niemiecku, więc to jest koniec już tego pięknego kalendarza. Ale weźmy jeszcze numerki z choinki. 18, 19, 20, 21, 22 i 23. Podkład, ale zarąbiście, a wiecie, że ja kupiłam podkład w tym miesiącu, bo nie miałam, ale to i tak przed 18, więc jakby spoko, ale no fajnie, fajnie. 19. Was is das, czy to są te kulki, ale zajebiście, to jest taka kulka, co wiecie, wkładacie do zamrażarki, to jest napisane, że można to włożyć do zamrażarki i rano sobie tym jeździcie, to jest mega, mega fajne, bo ja mam tylko taki, wiecie, roller i on mi daje mega ulgę rano, jak mam opuchnięte oczy, no ale wiecie, on jest zimny dosłownie przez sekundę, więc mam nadzieję, że to będzie trzymać dłużej, no i po prostu fajny gadżet. Ja wiem, że to, nie wiem, nie działa jak masaż płaszcza i tak dalej, ale niech właśnie chodzi o to tylko zdjęcie tej opuchlizny rano. Więc dobrze, 20. Ależ to jest chyba najlepsza rzecz, znaczy po prostu najbardziej... Chciałam sobie mega coś takiego kupić. To są te, wiecie, paski do włosów. Wy widzicie, co ja robię na tych vlogach z tymi paskami od szlafroka, ze skarpetkami, bo mi się po prostu nigdy nie chciało pójść i tego kupić, nawet nie wiem czemu. I mam w końcu. I tu jeszcze do tego jest ten, klamra, więc lipy nie ma. Jezu, ależ to zajebiście. I mega się cieszę z tej dwie. Wezmę to ze sobą do Poznania. 21. Co to jest? Ten wosk z Yankee Candle. O zapachu cynamonu. Ostatnio podkradłam mamie wosk, bo nie miałam. Zarąbiście. 22. Nie. Ja się śmieję, dlatego że ja to mam i on jest tak wydajny, że ja nawet połowy nie zużyłam. Mam teraz drugi, ale na pewno się przyda, tylko wiecie, mam te dwa żele, to moim zdaniem to jest zapas do końca życia, w sensie w moim przypadku, bo ja na przykład widziałam, że jak dziewczyny mają bardzo grube włosy, to używają tego żelu dużo, ale że ja mam takie cienkie, bo ja dosłownie używam kropelki i jakby dla mnie jest git. Ale mam drugi. 23. Ojeju! Ej, patrzcie, jakie piękne, to jest herbata, ale patrzcie, jakie piękne opakowanie! Aż mi szkoda! O ja, ale się cieszę! Nazywa się owocowe święta. No, dzisiaj powiem wam, że
mocne to wszystko i wszystko takie przydatne i trafione i jestem bardzo szczęśliwa i idę się teraz pakować. Poszukujemy mamy i jesteśmy w Primaru, bo fun fact, w Gdańsku nie ma Primara, wiecie o tym? Więc jak jesteśmy w Poznaniu, to zawsze lecimy do Primara. Jakbyśmy w Londynie, to też leciliśmy do Primara. Ej, to są takie... Wigilia! Będę w tych wałkach na głowę, w ogóle ja je testuję, bo tutaj coś czuję, że chyba coś poszło nie tak. No, nie tak. No dobra, ale może coś wyjdzie z tego. Przyszliśmy tutaj w dwóch zamiarach. Zamiar numer jeden to jest otworzenie prezenciku. Wigilijnego. A zamiar numer dwa to jest zrobić wam mini haul z Primark. Maryja z nami. Zbieramy 24. Co? Ej, spineczki to są te! Motylki, ale cute! Mega cute! Robimy wam haul teraz. Wojtek kupił sobie czarne podkoszulki na siłę. Chciałeś przymierzyć? No. Może przymierzysz? Skarpety dla Wojtka. I tam prezencik. Taką piżamkę. Ona jest granatowa. Pewnie w kamerze będzie wyglądać na czarną. Ale taka, wiecie, w stylu old money. Miesiąc my teraz chcemy się ogarnąć. Ja przymierzę pod koszulek, wam pokażę. Tak? No. Myślisz, że jest zbity? Mhm. Serio? Mhm. O oh, wow. O oh, wow. Pokaż mnie. Ej, za dobry chuj. Widzimy się później. Proszę. 100 lat, 100 lat. Urodzinowy chłopak, tak. Teraz nas widać. Pierniczki. Regenerujące rękawiczki. O, maseczki. Nalewka figurowa. Narańcze w syropie, kości koty. Kryny w syropie. Ręcznie robione. Ręcznie robione. Prezent ode mnie dla Wojtka. Żeby to naprawdę fajnie jest. Z metką w razie co, jakbyś chciał rozmiar zmienić. Magnes. I ląski. Żeby nie na dywanie, bo chciałem taki sam. Masz. Jest. Co to jest? Czy to kolejne części? Czy to te dwie, które właśnie... Wow. Nie, tam. Wow. 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 Kreatyna, omega 3, witaminy. Co to jest za kolor? Taki, jaki pisałeś w komentarzu, że chcesz. Kłusty. Widziałem komentarz, że chciałabyś taki na Instagramie i... Dziękuję. Ale super. A gadałam, że muszę sobie kupić wszystko po świętach takie na siłownię, bo nie... O wow, ale ekstra. Teraz ty. Czekoladę zawsze możemy w czekoladzie. A ja to ja mam zrobić z tymi tam pomarańczami. A! Nie. Oj, nalewka też jest moja. Ja segreguję, ale bez przesady. Nie bardzo. Dobra, teraz ja. Co wiem, co to jest, bo sama sobie wybrałam ten prezent. Skarpeteczki. Ale to nie mam pojęcia. Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można zmienić w życiu i w biznesie? Dużo teraz o tych nawykach będę czytać. Stop, jeszcze o tym zapomniałam. Szkatułka. Wow. Jak się świeci. Tak jak Oliwia lubi najbardziej. Tak. Będę miała w końcu na te, na biżuterię coś ładnego, nie? To jest na biżuterię? Tak. To nasz wspólny. Tak. Złote sztuczce! A dzisiaj kiedyś
się o zasłonę. Cztery z każdego. No, no. To co ja mówiłam! Wiedziałam, że to jest odkurzacz! Ja mówię, co może być dla nas wspólnego? Mówię, odkurzacz, ciągle gadamy, że nie damy ciebie odkurzać. A może odkurza to jeszcze my, ja. Co ty gadasz? My już mamy teleportację do Gdańska i przyjechaliśmy do Wojtka i też coś na nas tu czekało, więc dalej będziemy się chwalić. To powinno być teraz, okej. Okay. No i zajebiście. Przecież jest dla ciebie, to jest dla mnie. Nic nie stuka. Nic nie stuka, nic nie stuka. Co to jest? To jest za kolanówki świąteczne. Są bokserki? Bokserki? Patrzcie. Święta kręcą się wokół laski. O nie. Czemu taki tak? Gdzie to jest napisane? A na tych bokserkach? Właśnie tak. A te skarpetki mi dają vibe, wiesz, taki świąteczny sweter i takie długie skarpetki. No fajne upominki od pana Mikołaja. Dzięki Mikołaju. Teraz, bo w ogóle jest pierwszy dzień świąt i my wróciliśmy do Gdańska i przyjechaliśmy tylko sobie po rzeczy i coś zjeść. I jutro... Przyjechaliśmy na kolację. I jutro spędzamy czas z rodziną Wojtka. Już jest po świętach, przyszłam się z wami pożegnać na ten vlogmas. Mam nadzieję, że ten czas ze mną świąteczny wam się podobał, że wasze święta były udane, szczęśliwe, moje bardzo były. A jeśli nie, to się nie przejmujcie, bo to nie wasze pierwsze i nie wasze ostatnie święta i wiecie, w życiu różnie bywa. Więc bardzo chciałam wam podziękować za ten czas, że byliście tu ze mną. I w ogóle teraz tak sobie myślę, że to jest ostatni film w tym roku, więc w ogóle też dziękuję za ten rok, ale do tego... będzie osobny film, więc to chyba tyle. Koniec vlogmasu 2023. Ostatni w tym domu w ogóle. No ale dobra, wpadajcie na moje social media po więcej. Bujaki. Dobra.